Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykański zamach stanu trwa. Niestety, czerwone świnie, komuniści chcą załatwić prezydenta Trumpa i 60 parę milionów konserwatystów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Ameryka, Stany Zjednoczone są w stanie kryzysu konstytucyjnego. To, co się dzieje dzisiaj, no to jest makabra. To jest makabra. To wszystko zaczęło się w zasadzie w dzień po wyborze prezydenta Trumpa przez 60 milionów Amerykanów. No i to, co to się stało? No, ci biurokraci, w sumie szare eminencje, szara biurokracja, niewybierana biurokracja zaczęła walczyć z konstytucją, z prezydentem wybranym konstytucyjnie. I to są ludzie, którzy w zasadzie nie powinni służyć prezydentowi i powinni służyć narodowi, a nie służą. Nie służą sami sobie. To jest tak zwane bagno. Trump właśnie mówił, że trzeba osuszyć bagno, że to jest ta biurokracja, która niszczy demokrację. Pierwszy taki pokaz tego wszystkiego, co to się stało, tej całej rewolucji, no to zaczęło się z tymi, kiedy przecieki były wysyłane, szczególnie po tym, jak Trump rozmawiał z prezydentem Meksyku Enrico Peña Nieto. To było w styczniu 2017 roku. Później znowu były przecieki na temat, co on rozmawiał z australijskim premierem Malcolmem Turnbull. Także tam wysyłali te ciągle, puszczali farbę. I to są komisje senackie to w zasadzie pokazywały czy wyliczały. To była plaga, tam było ponad 60 różnych wycieków, jeżeli się popatrzy na podobny okres. 60 wycieków w ciągu 125 dni, 125 dni, czyli co drugiego dnia kalendarzowego jeden wyciek. Jeżeli był za Busha, za George'a W. Busha, no to ogólnie było wycieków tylko 9, a za Obamy było 8, tak? Także po prostu czerwone świnie wzięły sobie za punkt odstrzału konserwatywnego prezydenta amerykańskiego partii republikańskiej. W 2009 roku też były wycieki na temat rozmowy Trumpa z ukraińskim prezydentem Zeleńskim. Także to przyspieszyło, socjaliści starali się ten impeachment prowadzić, czyli usunięcie jego jako prezydenta. No i to są przykłady tego, jak oni, że to bunt, no, że to jest po prostu bunt tej masy biurokratycznej, włącznie z Federalnym Biurem Śledczym. To FBI, Federalne Biuro Śledcze, które jest krajową agencją, powiedzmy, policyjną, wywiadowczą, no ale tylko na kraj. CIA, no to jest na wywiad na zewnątrz, ale Biuro Federalne, no to jest taka super policja, to jest policja krajowa, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo kraju. No i co oni robili, całe te grupy, które powinni chronić konstytucji, no to oni w zasadzie można to określić jako próba zamachu. No, jeden z
prawników, który się zajmował tą sytuacją na Ukrainie, no to już w styczniu 2017 roku, no to on ćwierkał na tych Twitterach, że zamach nadchodzi, że ten impeachment nadchodzi, że to wszystko się odbywa. To się odbywało błyskawicznie po legalnym wyborze. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce i tak się zastanowisz, byłeś demokratą, czy jesteś demokratą, czy demokratką, i tak się zastanowisz, trzeba się zapytać, co demokraci przez ostatnie 4 lata zrobili dla ciebie, co zrobili dla twojego stanu, co zrobili dla twojego miasta. No nic nie zrobili. Przez 4 lata to jest nieustanna walka z legalnie wybranym prezydentem. Normalnie w Ameryce to każda strona, czy przegrana, czy wygrana, uznaje prezydenta, no i po prostu czeka następne 4 lata. Teraz Izba Reprezentantów, gdzie ma większość demokratycznych, oni po prostu nic nie robią. Oni tylko walczą o władzę. Oni walczą o koryto, oni walczą o to, żeby być przy władzy. Wszystko się starają zrobić, żeby być przy władzy. Nic nie robią dla ludzi. Także jeżeli się popatrzy na Trumpa, 4 lata Trumpa, kiedy bezrobocie wzrosło, kiedy akcje wzrosły, ogólnie rzecz biorąc, no, ludzie zaczęli pracować, ludzie zaczęli zarabiać więcej. Także nie głosuj na socjalistów. Nie po to wyjechałeś z socjalizmu polskiego do Ameryki, żeby głosować na socjalistów. No i cały ten kryzys konstytucyjny, no też nie pomogła prasa. Prasa po prostu kłamie, no i prasa pomagała w tym jednym wielkim oszukaństwie. Tłumaczyła, że jest zmowa Trumpa z ruskimi, kiedy takiej zmowy nie było. Oni brali te fałszywe różne przecieki, sfabrykowane przecieki, no i ciągle pompowali nieustannie. Także środki masowego przekazu są winne. Oni wszyscy wiedzą, od kogo to dostawali, no i nigdy tego nie wypuszczą, no i się nie przyznają. No niestety cel uświęca środki. W wypadku komunistów tak było, jest i będzie. No ale na całe szczęście są ludzie, pracują na tym, żeby to wszystko odkręcić i pokazać całą tą prawdę. Ten główny lider David Nunes, no to on jest w komisji senackiej wywiadu. Jest również Richard Grenell, który jest jego zastępcą. John Ratcliffe ma swoją komisję i tak dalej, i tak dalej. No i oni wszystko pokazują, co tam się działo, kto to wszystko robił. No na całe nieszczęście to jest to, że czasu nie ma tak dużo, no i że to nie jest takie łatwe. Czas ucieka, a to wszyscy rzucają po prostu. Kłamią, oszukują. Joe Biden, jeżeli on by wygrał, no to wszystko zniknie. To wszystko po prostu, cała ta prawda zniknie. No tyle tylko, że Joe Biden nie wygra. Jak się tak popatrzy, ten dyrektor w 2016 roku, w lipcu 2016 roku, no to dyrektor FBI nielegalnie w zasadzie powiedział, że Clintonowa nie jest winna niczemu, a Clintonowa skasowała 30 tysięcy e-maili na komputerze, później przeczyściła ten komputer chloroksem, jej około 30 ludzi naokoło zniszczyło 18 telefonów. Zniszczyło karty pamięci, porozwalali młotkami telefony, no i nic się nie stało.
tak, kiedy on ją oficjalnie, nielegalnie uniewinnił, no to w Londynie właśnie, to Christopher Steele, no to jeden bajkopisarz zaczął całą tą, ustawił tą kartotekę antytrumpa. Tam między innymi były te sikania na Trumpa przez prostytutki w hotelu moskiewskim. No prawda jest taka, że Trump nie jest taki głupi, i wszyscy, większość polityków wie co Ruscy robili amerykańskim po prostu, czy agentom, czy politykom. Podpuszczali czy męskie prostytutki, czy damskie prostytutki, no i ich nagrywali. Także Trump na pewno nie byłby taki głupi, żeby poszedł na taki numer. No, a te plotki niestety szły przez długi okres czasu. No ale największym problemem to było to, że on niby się dogadywał politycznie, żeby udupić Clintonową. Jak się odwróciło, okazuje się, i wszyscy normalni wiedzą, że to jednak Clintonowa płaciła. Amerykańskie agencje wywiadowcze, no to już otrzymały te reporty, że Ruscy wierzyli w to, że Clintonowa zaaprobowała ten plan całego tego zamieszania, całego tego skandalu już w lipcu 2016 roku, że to niby Trump zhakował agencję, czy tą konwencję demokratów, używając ruskich. Wtedy dyrektor CIA John Brennan tłumaczył Obamie, czerwonemu Mohamedowi Obamie, że są takie reporty. W lipcu też pokazywali, że George Papadopoulos, no jeden z tam ważnych ludzi w Ameryce, mówił, że Ruscy mogą wypuścić ciekawe informacje. Także to wszystko się mieszało. I w tym czasie babka, kobieta Gina Haspel, to ona jest teraz dyrektorką szefową CIA, no ale ona była wtedy w Londynie całej główną szefową tej stacji w Londynie, i też w lipcu 2016 roku FBI otworzyło tę akcję Huragan, żeby się zorientować, co Trump tam robi, a to wszystko było na podstawie Papadopoulosa, i tam w sumie nic nie było. FBI otrzymało cały ten raport w lipcu 2016 roku, no i oni się zorientowali, że to są bajki, że to wszystko było zrobione przez grupę opozycyjną, ale płaconą przez Demokratyczny Komitet Narodowy, i że to wszystko ten, co podsuwał te informacje Christopherowi Steele, no to był człowiek, który był w sumie sprawdzany jako ruska wtyczka w 2009 roku. Także to było wszystko to było szyte grubymi nićmi. W 2017 roku już wiadomo, FBI wiedziało, że to była bajka. Oni się orientowali, ale ciągle pchali to wszystko. W marcu 2018 oszukiwali FBI, miało spotkanie z senatorami, z komisją senacką, no i powiedzieli, że cały ten dosier, czyli cały ten zestaw tych niby faktów, że to było wiarygodne. No to jest makabra. No, osiągnęliśmy teraz moment, że powinna nadejść prawda. 4 lata ludzie nie byli w stanie upublicznić tego, no ale to się wszystko zaczyna upubliczniać. Pokazuje, że po prostu skorumpowanie w FBI, w CIA było nieprawdopodobne. No ale teraz wszystko to ma być odpuszczone. Kwestia jest taka, czy ci urzędnicy to zrobią. Czy będą
odpowiedzialni na tyle, czy będą zmuszeni. No ale powinni być wywalani, wywalani na pysk. Oczywiście komuniści krzyczą, że Trump upolitycznia cały ten system, no ale to był zamach. To można powiedzieć, to był bunt ludzi, którzy nie są wybierani. I co jest największą zagrożeniem dla demokracji? Czy prawda, czy ciągle ukrywanie tego wszystkiego? No, komuniści, socjaliści chcą mieć jedną partyjną Amerykę, Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich. Nie doprowadźmy do tego, nie doprowadźmy, głosujmy 3 lipca, głosujmy konserwatywnie, głosujmy za normalną Ameryką. Socjaliści chcą zmienić kompletnie ustrój amerykański, tak jak bolszewicy to zrobili 103 lata temu w Rosji. Później w 1944 roku komuniści polscy czy polskojęzyczni w Lublinie zrobili to samo. Także nie głosuj Polaku, Polko, nie głosuj na socjalistów, głosuj na konserwatystów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i głosuj na konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.